Witam Was. Cieszę się, że też widzę osoby, których nie znam. Miło mi, mam na imię Kamil, jestem pastorem naszego kościoła, ale niech Cię to nie przeraża, bo u nas im wyżej, tym niżej. Nie, to nie struktura w drugą stronę, że tutaj ktoś, kto jest tutaj, to jest najważniejszy. Naszym jakby zadaniem jest służyć innym, więc jeśli jesteś tu pierwszy, drugi raz, zapraszamy Cię do rejsu żaglowcem, nie statkiem pasażerskim, gdzie tylko przychodzisz i czerpiesz, ale zachęcamy do tego, żeby to, co ostatnio szwagier mój mówił, że zachęcam was do tego, żebyście nie chodzili do kościoła, żebyście się stali kościołem, żebyście byli kościołem, częścią kościoła, żebyście uczestniczyli nie tylko w nabożeństwie po prostu będąc, ale żeby formować to, tworzyć razem, mam nadzieję, wspólną drogę, w której gdzieś tam spotkamy się wszyscy razem w wieczności. Więc kochani, dzisiejszym tematem będzie chrześcijańskie przywileje. Zapytam was tak prosto i fajnie by było nie kłamać, bo jesteśmy w kościele. Kto regularnie czyta Słowo Boże? No jest kilka osób. Tych, którzy nie podnieśli ręki, zachęcam do tego, aby czytać, dlatego że w liście do Efezjan apostoł Paweł pisze takie rzeczy, że Słowo Boże jest czym? Żywe i skuteczne. Po drugie jest mieczem. W naszej całej zbroi, w codziennym naszym życiu ono jest mieczem, który potrafi oddzielić, wiecie, to, co jest światowe, to, co moje ludzkie, od tego, co Pan Bóg ode mnie chce. Więc chrześcijańskie przywileje, sam tytuł tego kazania mówi nam o czymś, że jesteśmy uprzywilejowani. Czyli mamy coś, czego inni mieć nie mogą. Tak? No, to są nasze przywileje. Dla mnie jest napisane, że to są takie światowe przywileje dla wszystkich, którzy chcą. To są przywileje dla wszystkich. Nie, to są chrześcijańskie przywileje, a przywilej to jest coś, co zostało nam darowane w takim przywileju, tak? Więc przeczytam taki tekst z listu świętego Piotra, drugiego listu świętego Piotra, który właśnie jest tak zatytułowany. Będziemy mieli to wyświetlone, dzisiaj będziemy pracować tylko nad tym tekstem, nie będziemy skakać po Biblii, skupimy się tylko i wyłącznie na tym tekście. Zachęcam was do tego, żebyście się nauczyli go na pamięć. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażeniu, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tak się zaczyna ten tekst, to jest trzeci werset, Boska Jego moc. Wiecie, już na samym tym początku można by było stworzyć, myślę, dziesiątki kazań, Boska Jego moc, aby zachwycać się, kim jest Twój Bóg. Dzisiaj śpiewaliśmy pieśni Bogu, ale jeśli ten Bóg nie stanie się Bogiem Wszechmogącym, nie stanie się kimś, kim będziesz się zachwycał, kim będziesz mógł jakby patrzeć na Niego, co On zrobił w Twoim życiu i nie uwierzysz w to, że może zdziałać cuda, że może przeprowadzić Cię przez największe trudności, a w końcu jak pielgrzyma zaprowadzi Cię do wieczności, abyś tam z chórem aniołów uwielbiał już zawsze Jego imię, to nigdy nie doświadczysz tej pełni. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim tym, co jest potrzebne do życia tu na ziemi, ale w konsekwencji przeniesie nas kiedyś do wieczności.
I albo w to uwierzymy, albo tu na ziemi będziemy się błąkać, jak takie małe zgubione owieczki, jak dzieci we mgle i nie będziemy znali swojej tożsamości. Ale kiedy zrozumiemy ten werset, boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Czyli dostałeś już wszystko od Boga. Ale dalej czytamy, przez co? Tak po prostu, tak za darmo, tak tylko po to, żebyśmy to mieli? Boska Jego moc obdarowała cię wszystkim tym przez poznanie. Przez poznanie tego, który ciebie powołuje. Przez Jezusa Chrystusa. Przez to, co wydarzyło się na krzyżu. Przez to, co Bóg zaplanował już przed wszystkimi wiekami dla ciebie i dla mnie. To jest niesamowita tajemnica na samym tego początku. Poznać tego, który ciebie powołuje. Chrześcijaństwo, właśnie te przywileje są tylko wtedy, kiedy zrozumiesz, że chrześcijanin to nie ten, który wziął chrzest, którego tam kiedyś pokropiono, zaniesiono do kościoła. Chrześcijanin to jest naśladowca Chrystusa. I kiedy patrzymy na Słowo Boże, widzimy, co Chrystus zrobił, jak się zachowywał, co mówił, dokąd nas prowadził. I jeśli stajemy się Jego naśladowcami, to właśnie z tego wypływa ta pewność tego, że Bóg, kiedy czytamy 4 werset, przez które darowane nam zostały, przez chwałę i cnotę Jezusa Chrystusa, przez to, co dokonał na krzyżu Golgoty, darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście to przez nie właśnie stali się uczestnikami boskiej natury. Przez Jego chwałę i Jego cnotę zostaliśmy jakby obdarowani tym wszystkim. Nie przez nic innego, nie przez to, że chodzisz do kościoła, nie przez to, że kiedyś tam cię zanieśli do chrztu, nie przez to, że nawet wziąłeś chrzest wodny, nie przez to, że czytasz Biblię, nie przez to, że służysz, ale przez które nam darowane zostały drogie i największe obietnice, czyli przez cnotę i chwałę Jezusa Chrystusa. Ale po co? Aby uniknąć skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Każdego z nas. I teraz tekst, który będzie następny, 5 werset, zaczyna się takimi słowami. I właśnie dlatego. I właśnie dlatego. Dlatego, że Twój Bóg jest wielki, może przeprowadzić Cię przez wszystkie trudności, darował Ci największe obietnice, obiecał Ci, że będziesz zbawiony, odpuszczone Ci są Twoje grzechy, przez Jezusa Chrystusa doświadczasz ponadnaturalnej przemiany duchowej. I 5 werset zaczyna się właśnie tak. I właśnie dlatego. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań. Te słowa to mobilizacja dla nas. Apostoł Piotr mówi do nas tak. W obliczu tych największych błogosławieństw, tego wszystkiego, co wymieniliśmy. Jako wierzący nie możemy pozostać tacy zadowoleni z siebie i obojętni na to wszystko, co przed chwilą usłyszeliśmy. Mnogość tego wszystkiego, tych wszystkich dobrodziejstw, aż wzywa nas do tego, abyśmy 100% oddali się Bogu. Bóg darował nam wszystko. Bóg wybaczył Ci wszystko. I autor listu dobrze o tym wiedział. Piotr zdradził Jezusa w najgorszym momencie Jego życia. Kiedy szedł na Golgotę, kiedy niósł szorstki krzyż, kiedy karmił tysiące ludzi, był chleb i były rybki i były uzdrowienia, było wokół Niego mnóstwo ludzi. Im bliżej krzyża, coraz mniej. A w końcu zawisł sam pomiędzy złoczyńcami. A wokół nie było prawie nikogo. Piotr zdradził, wyrzekł się. Ale przełóżmy to dzisiaj na nasze życie. Ile razy Ty, ile razy ja zdradziłeś w swoim życiu Jezusa? Kilka? Kilkanaście? Kilkadziesiąt? A może robisz to codziennie? A teraz powiedz sobie, że za każdym razem, kiedy to robisz, On Ci wybacza. I nie jest to zachęta do tego, aby nadal to robić. Jest to zachęta do tego, właśnie dlatego do swojej wiary masz dołożyć wszelkich starań. Wszelkich starań. Ale co to znaczy? Co to znaczy, czy będę w niedzielę chodził do kościoła, czy raz kiedyś w ciągu dnia po prostu się pomodlę, czy może przeczytam słowo na dziś?
Czy będę przez chwilę w ciągu dnia myślał o nim, a dalej później żył swoim życiem? Pani, wiemy wszyscy, że to nie o to chodzi. Chodzi o to, aby dołożyć wszelkich starań, to znaczy, że włożysz w to maksimum wysiłku, dlatego że stopień twojego zaangażowania będzie odzwierciedlał efekt i owoc, jaki za tym przyjdzie. Pomyślmy sobie o sportowcach, którzy zdobywają mistrzostwa świata, olimpijskie i każde inne zawody. Gdyby taki człowiek, który chce zostać mistrzem świata, powiedział sobie, no, przyjdę w niedzielę na 2 godziny na siłownię, potrenuję trochę, we wtorek spadnę, zrobię jeszcze jedną serię. Taki człowiek nigdy nie zdobędzie mistrzostwa świata. Bo mistrzostwo świata, aby zdobyć mistrzostwo świata, trzeba włożyć mnóstwo zaangażowania. To są mordercze treningi i dokładnie tak samo jest w naszym życiu. Przypomnij sobie w swoim życiu taki moment, w którym musiałaś włożyć mnóstwo wysiłku, determinacji, skupienia na jakiejś rzeczy, na jakiejś sprawie, bo wiedziałeś, że gdy tego nie zrobisz, po prostu ona się nie powiedzie. Wielu z nas tutaj na sali jest osobami, które zmagały się w swoim życiu, bądź zmagają się z uzależnieniami. Pamiętacie te momenty, kiedy trzeba było zapierać się samego siebie, kiedy trzeba było odkładać wszystko, co nas ciągnęło w tamtą stronę? To był morderczy wysiłek przychodzenia czasami 5 razy w tygodniu na spotkania, rozmowy, płacze, modlitwy. To był ten moment zaangażowania w 100%. Więc dlaczego nie podchodzimy w ten sposób do chrześcijaństwa? Przecież Biblia wręcz nakazuje nam taką postawę. I powiem wam dlaczego. I to może być dla nas trudne, bo jesteśmy lenuchami. Po prostu jesteśmy leniuchami. Łatwo nam się słucha wszystkich pięknych rzeczy o przebaczeniu, łasce, o miłości Boga. Trudniej o poświęceniu, wojnie duchowej, walce, rezygnowaniu z siebie, zapieraniu się samego siebie. Jednak musimy mieć świadomość, że nasze życie chrześcijańskie to jest wojna. To jest walka, na której giną ludzie. Bo jak już wcześniej mówiliśmy, przeciwnik chodzi wokoło. I to, że chodzisz do kościoła, nie zwalnia cię z obowiązku i odpowiedzialności tego, że się nie potkniesz. On chodzi i patrzy, kogo by pożreć. Kto jest najmniej zaangażowany, kto po prostu jest jak ten żołnierz w okopach, który siedzi i pije drinka z palemką i myśli, że nic mu się nie stanie. Biblia zachęca nas do zakładania pełnej zbroi. Do tego, abyśmy się ostali w dniu złym, abyśmy razem w szeregu stali jako Kościół, jako ludzie, jako nie tylko dzieci, ale jako żołnierze, którzy są uzbrojeni w pełni. Okej? Więc mamy dwie rzeczy. Mamy wiarę w to, że Bóg darował nam wszystko, abyśmy mogli przetrwać na tej wojnie. Wiemy też, że w tą walkę jako żołnierze musimy zaangażować się w 100%, włożyć maksimum wysiłku i skupienia. A teraz apostoł Piotr zaczyna wymieniać cechy, jakie powinniśmy zdobyć, aby w tej walce nie upadać. Jako pierwszą Piotr wymienia cnotę. W innym tłumaczeniu jest to prawość. A w klasycznej Grece słowo to oznaczało daną przez Boga umiejętność zdobywania się na bohaterskie czyny. Chodziło tu bardziej nie o takie zwykłe życie, ale o jakość życia, która wyróżniała daną osobę. Nie chodziło tylko o taką cnotliwą postawę, ale o faktyczne przejawianie jej w naszym życiu. I to tak trochę jakby zapytać jakąkolwiek osobę o to, wiesz co, a znasz Maćka, Anię, Rafała? I ta osoba by powiedziała, wiesz co, to jest człowiek godny zaufania. Obojętnie kogo byś nie zapytał, wiecie, nam łatwo jest dopasowywać się w grupy, które powią, Rafał to jest fajny, bo ja Rafała lubię. Ale zapytajmy sąsiada. Sąsiad powie, chłopie, nie chcę mieć nic wspólnego z tym gościem. No akurat Rafał sąsiadów ma dobrych, ale to takie... Ale rozumiecie, o co chodzi? Cnota nie oznaczała tego, że w gronie swoich bliskich ludzi ktoś cię pochwalił. To tak jak mamy w liście Tymoteusza wśród obcych, wśród nieznajomych, żeby mieć dobrą opinię. Ta cnotliwa postawa powodowała to, że ludzie wokół ciebie mówili,
to jest człowiek godny zaufania. Z nim mogę robić wszystko. Jemu mogę ufać. Jemu mogę powierzyć coś, co będziemy razem robić. Dalej, Piotr pisze o Poznaniu. I nie jest to miasto w Polsce, bo Piotr nie pisał do Polaków, pisał do wierzących. Poznanie, czyli inaczej zrozumienie i odpowiednia interpretacja oraz zastosowanie się do prawdy. Do prawdy. Ale Pan Jezus powiedział do nas tak. Poznacie prawdę, a prawda? Prawda was wyzwoli. I którzy czytają, pamiętają bardzo dobrze. Ale co to za prawda? Bo prawdą jest to, że dzisiaj jest niedziela, ale wcale mnie to tak bardzo nie wyzwala, bo wiem, że jutro będę musiał wrócić do wszystkich swoich obowiązków i nie będzie tak prosto. Nie czuję się wolny ze względu na to, że wiem, że dzisiaj jest niedziela, choć jest to prawda. Prawda. Pan Jezus mu powiedział takie słowa: ja jestem drogą i prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. I człowiek wierzący musi poznać Jezusa, aby zrozumieć, że tylko On jest jedyną drogą do Ojca i On jest jedyną prawdą całej naszej egzystencji tu na ziemi, przede wszystkim tej duchowej. W Księdze Ozeasza czytamy taki werset. Lud mój ginie z braku poznania. I nie wiem jak wy, ale ja na swojej drodze chrześcijańskiej poznałem wielu ludzi, którzy przez brak poznania, przez brak możliwości obrony, bo Słowo Boże, tak jak mówiliśmy, jest mieczem. Bez tarczy wiary, bez przyłbicy zbawienia, bez całej zbroi, po prostu giną. Po prostu giną. Słuchajcie, naprawdę znam sporo jako duszpasterz osób i takich, których przeprowadzałem przez różne rzeczy. I ci ludzie, którzy są maksymalnie zaangażowani, doświadczają tych samych rzeczy, tych samych porządliwości, tego samego życia tutaj na ziemi. Ich życie wygląda zupełnie inaczej niż tych, którzy w ogóle nie czytają, nie mają zbroi, nie znają wersetów, nie wiedzą jak się obronić, bo cały czas to jest tylko tak. Jak uwielbienie, to jak jakiś taki, wiecie, poryw Ducha Świętego, na uwielbieniu ręce w górę, a za chwilę totalna depresja. Takie. Chodzi o to, że poznanie to jest to poznanie świata duchowego, przeciwnika, broni jaką mamy i autorytetu jaki otrzymałeś od Boga, żeby móc z tego wszystkiego korzystać. Bez świadomości tego, kim tak naprawdę jesteś, po prostu zostaniesz okradziony. Okej, także mamy wiarę, dodasz do niej cnotę, do cnoty poznanie. Ale aby dalej wzrastać, będziemy musieli dodać do niej powściągliwość. Powściągliwość lub inaczej opanowanie. I to jest bardzo, bardzo ważna cecha. Dosłownie oznaczało to zatrzymać coś w sobie. Za czasów Pana Jezusa za tą cechą często kojarzeni byli atleci, którzy posiadali wyjątkową samodyscyplinę. I powiedzieliśmy, że jest to bardzo ważna cecha. Bo pomyślmy sobie, że wiemy już, co uczynił dla nas Pan Bóg. Mamy dużo wiary. Do wiary dodaliśmy cnotliwą postawę i gorliwość po poznawaniu Pana Jezusa, ale nadal nie potrafimy zapanować nad swoim ciałem i nad swoimi porządliwościami. Nadal nadużywamy alkoholu, nadal palimy papierosy, nadal przeklinamy, popełniamy grzechy seksualne, jesteśmy jakby pogrążeni w tych wszystkich rzeczach, co się wtedy takiego stanie? Poprzez brak opanowania i grzech zatwardzimy swoje serce. Zatwardzimy swoje serce. Diabeł przyjdzie i wykradnie nam naszą wiarę i wpędzi nas w poczucie winy i potępienie. I może jeszcze przez chwilę utrzymamy się oczywiście na powierzchni, ale po niedługim czasie nasze życie chrześcijańskie stanie się tylko wspomnieniem. Zostanie zahamowany rozwój duchowy i w konsekwencji człowiek będzie okradany z radości, z miłości i w niedługim czasie po prostu odłączy się od ludzi duchowych, bo tak jak Słowo Boże mówi, nie uchowa się grzesznik w gromadzeniu sprawiedliwych. Po prostu. Grzech spowoduje wypchnięcie poza Kościół. Poza Kościół.
Nie mając świadomości tego, że właśnie kiedy grzeszymy, kiedy coś złego się dzieje, to my do Kościoła, a przeciwnik nas od Kościoła. Dlatego, że to tu jest uwolnienie, że to tu jest łaska, że to tu jest ten moment, kiedy możemy wyznać braciom swoje winy, że możemy razem się modlić, przepraszać Pana Boga. I to wszystko jest jakby pod wpływem Ducha Świętego. Więc jak umocnić nasze opanowanie? Czy to dzieje się tak po prostu od razu? Czy to jest tak, dostajemy i jest pyk? Nie. To jest oczywiście proces, ale w tym procesie potrzebna jest następna cecha. To wszystko łączy się w jedną całość. Potrzebna jest wytrwałość. I myślę, że nam wszystkim w chrześcijaństwie brakuje tej wytrwałości. Dlaczego? Bo żyjemy dzisiaj w erze McDonalda. Ja podjeżdżam. Ciach. Jest. Zamówione, 5 minut, jedzonko, po co gotować, po co się męczyć. Przychodzę do Boga i wszystko mam. Chcę już teraz uwolnienia, chcę już uzdrowienia. Przychodzę, trochę pośpiewam, pochodzę do kościoła, na jakąś grupę wpadnę, trochę się pomodlę i wszystko się musi zmienić. Już. Ale kiedy nie dostaję czegoś od razu, to pojawia się frustracja. To się zaczyna. Narzekanie, szemranie, kombinowanie, czy to prawda, może nieprawda, czy mówili, że będę uzdrowiony, nie jestem. Ale wiecie co, na swojej może krótkiej drodze z Panem Bogiem widziałem wielu ludzi, którzy doświadczali ogromnego, takiego ponadnaturalnego spotkania z Panem Bogiem. Ale gdy przyszedł czas pustyni, trudności, ucisku, ci ludzie po prostu obrażali się, odchodzili z kościoła, zmieniali kościół, szemrali na innych, zaprzeczali temu, czego doświadczali. Nie byli wytrwali. Nie chcieli podjąć walki, nie byli gorliwi. I nie chciałbym wyrokować po ich zbawieniu, bo to nie moja rola. Ale jedno wiem na pewno. Ich dzisiejsze życie jest zaprzeczeniem Boga i Jego zasad. Ich dzisiejsze życie na pewno nie jest świadectwem dla innych. Bo pamiętajmy, że gdy świadomie ogłaszasz publicznie, że jesteś chrześcijaninem, przyznajesz się do wiary w Jezusa Chrystusa, ludzie zaczynają nas obserwować. Gdy będą widzieć w tobie człowieka, który tylko mówi, a nie żyje, będziesz po prostu w ich oczach hipokrytą. Tym samym nie przybliżysz ich do wiary w Boga, ale będziesz ich odpychał od wiary w Boga. I w żadnym wypadku nie możemy dopuścić do tego, aby ktokolwiek z nas był opanowany przez jakieś cielesne żądze, żeby nasze zachowanie było jakby niespójne z tym, w co wierzymy, o czym tu mówimy, o czym śpiewamy, o czym czytamy. Moja żona zaczęła dzisiaj takim wersetem. W gorliwości nie ustając. Płomienni duchem, Panu służcie, w nadziei, jacy? W tej nadziei, że tam kiedyś. Radości. W nadziei radości. W ucisku, kiedy tu jest ciężko, jacy? Cierpliwi. W ucisku cierpliwi, kiedy coś złego się dzieje, cierpliwi. Ale w modlitwie? Wytrwali. To jest niesamowite. Zobaczcie, kiedyś tam 100% pewne, radość, ale czasami trudność tutaj. W tym ucisku mamy być cierpliwi. Po to jest Kościół, po to jesteśmy razem. Po to jesteśmy, żebyśmy się modlili. Może nie wszyscy mamy ze sobą relację, ale każdy z kimś. Po to jesteśmy, żeby sobie pomagać, ale wytrwali w modlitwie jedni za drugich, sami do Boga. Po co właśnie? Po to, żeby w tej nadziei dotrwać do tego momentu, kiedy spotkamy się z Nim sam na sam. Więc apostoł Paweł potwierdza Piotra i mówi o gorliwości, wytrwałości, cierpliwości. To są cechy, które będą nam potrzebne w trudnych chwilach. A wierzcie mi, że chrześcijaństwo nie jest zwolnione z trudnych chwil. Nikt nam nie obiecał, że nie będzie trudno. Mało tego. Pan Jezus mówi, jak mnie prześladowali i was będą prześladować. I może my dzisiaj nie doświadczamy prześladowań. Maksymalnie ktoś się z nas będzie naśmiewał, że jacyś sekciarze, że jacyś tacy, że kociarze i tak dalej. Tak? Dzisiaj nie doświadczamy, że ktoś nas zabije za naszą wiarę. Choć myślę, że jeszcze chwila i już niedługo. Ale właśnie to powoduje, że jesteśmy w tej sytuacji, w której za wiarę jesteśmy gotowi cierpieć. Będziemy wytrwali, bo przyjdą trudne chwile. Przyjdzie choroba,
przyjdzie atak duchowy, przyjdzie zwątpienie, utrata pracy, trudne rzeczy związane, nie wiem, z pandemiami i tym wszystkim, co się dzieje wokół nas. Przyjdą takie rzeczy, ale gdy przyjdą trudności, a ty będziesz miał wiarę w to, że masz 100% możliwości, aby je pokonać, do tego włożysz 100% zaangażowania i skupienia, wykażesz się dobrą postawą i nie ustąpisz przy tym w poznawaniu Jezusa Chrystusa, będziesz w tym wytrwały, to nic nie będzie w stanie cię zatrzymać. To nic nie będzie w stanie cię zatrzymać. Bo te wszystkie cechy budują twój dom duchowy, twój fundament. I w tym budowaniu tego domu potrzebna jest następna cecha. I to jest pobożność. I w żadnym wypadku nie mylić z religijnością. W żadnym wypadku. Osoba, która posiadała cechę pobożności, oznacza głęboką wiarę i poświęcenie dla tego, w co wierzy. Łacińskim słowem pietas, które oznacza pobożność, nazywało się osobę oddaną, szczerą i pokorną. Te cechy odzwierciedlały jakby miłość człowieka do tego, w co wierzył. Jeśli będziemy ludźmi, którzy po prostu tylko wierzą, a nie mają względem tego miłości, pasji do tego, że to będzie tylko taka wiara, wiecie, wierzę, bo wierzę. Wierzę, jest tam Bóg, jakiś Bóg. Okej, 90% naszego społeczeństwa wierzy, że jest jakiś tam Bóg. Ale to nie pomoże zmienić twojego życia. My w jednej wspólnocie mamy takie słowo Bóg, jakkolwiek go pojmujesz. Jest to jedna z największych pułapek, jaką znam. Bo jeśli Bóg, jakkolwiek go pojmujesz, w twojej głowie się zakorzeni, to ty nadal będziesz Bogiem. Bo to będzie Bóg tak, jak ty go pojmujesz. A Bóg nie jest taki, jak go pojmujesz. Bóg jest taki, jak się objawił w Słowie Bożym. Przez Jezusa Chrystusa. Amen? Więc słowo pietas, które oznacza pobożność, nazywano osobę oddaną, szczerą i pokorną. I ta cecha odzwierciedlała jakby miłość człowieka do danej sprawy. A dwie ostatnie cechy, które mamy, pobożność i braterstwo w miłości. Właśnie nazwijmy to braterstwo w miłości. Myślę, że to jedna z kluczowych naszych cech, ale niestety to, co powiem, może nas zaboleć. Ale może nam też pomóc. Wiecie, jeśli nie nauczymy się kochać innych ludzi i poświęcać dla nich swojego życia, krzyżować swojego ego, to nigdy nie będziemy naśladowcami Chrystusa. Jeśli będziesz patrzeć tylko na siebie, na swoje racje, aby tobie było wygodnie, to nigdy nie rozwiniesz się duchowo. A Bóg nie potrzebuje ludzi, którzy się zacietrzewiają, buntują, obrażają i kłócą. Bo Bóg potrzebuje ludzi, którzy tak jak Jego Syn kochają innych ludzi i są gotowi poświęcić się dla nich. Jeśli będziemy tylko patrzeć na siebie, w naszej drodze chrześcijańskiej, to zawsze się wykoleimy, dlatego że egoizm to jest nasza podstawowa choroba. Ja i dla mnie, ja i dla mnie, całe rzesko, ja i dla mnie. Gdyby Jezus powiedział, a w sumie po co mi ten krzyż? Przecież miałem dobrze u Ojca, po co mi tu było schodzić, cierpieć, dla co, dlaczego, po co, dla kogo? Ale On postanowił zostawić swoją boskość w niebie, zejść na ziemię, pokazać, jak się powinno żyć. Wziąć ciężki krzyż, zanieść na górę, zostać ukrzyżowanym po to, aby trzeciego dnia zmartwychwstać, abyśmy my dzisiaj mogli korzystać z tego, co tutaj dzisiaj czytamy. Abyśmy my mogli doświadczać wolności. Abyśmy my mogli stać się Jego naśladowcami. 7 cech. Cnota, poznanie, powściągliwość, wytrwałość, pobożność, braterstwo i miłość. Ale to wszystko, gdybyśmy zebrali do kupy te wszystkie rzeczy, to dopiero jest początkiem. Początkiem czegoś więcej. Gdy to widzimy, wyłania się obraz tego, jak wiele czeka nas w pracy. Wiecie, coraz bardziej cnotliwi, coraz bardziej poznawanie, powściągliwość, wytrwałość, pobożność. To jest ta determinacja, którą trzeba włożyć do tego, aby stawać się coraz lepszy.
I wydawałoby się, że to wystarczy, że mamy już wszystko, ale faktycznie to, co przyjmujemy dar od Pana Boga w postaci Jezusa Chrystusa, to daje nam zbawienie, daje nam odpuszczenie grzechów, ale Pan Bóg wymaga od nas czegoś więcej. Uświęcenia. Tu na ziemi. Uświęcenia. Co nam po tym, że poznaliśmy Jezusa, że doświadczyliśmy Jego łaski, jak dalej będziemy żyć tak, jak żyliśmy bez Niego? To nie ma sensu. Przykro się patrzy, naprawdę. Tu jest dużo więcej osób dłużej wierzących niż ja, ale jak to mówi Janusz Linder, chrześcijan zachowujących się jak ubodzy krewni Pana Boga. Naprawdę. Jak ubodzy krewni Pana Boga, takie stoją w przedsionkach świątyni. Wszyscy ci, którzy znają Stary Testament, wiedzą. Stoją w przedsionkach świątyni, nigdy nie wchodząc do miejsca najświętszego, które dla nich jest przygotowane. Poturbowani chrześcijanie, którzy idą przez życie, modląc się tylko, żeby dotrwać do końca. Bez miłości, bez radości, bez współczucia, bez zmiany. Ale ja nie zgadzam się na taką postawę, wiecie? Wiecie dlaczego? Bo gdy czytam Słowo Boże, pokazuje mnie ono w pozycji jako księcia, jako syna, jako zwycięzcę, jako żołnierza w zwycięskiej armii. I właśnie to, gdy słyszę, nie jest mi straszny żaden problem. Bo co może mi zrobić człowiek? Co? Któż przeciwko nam, kiedy Bóg jest z nami? Co może się jeszcze więcej wydarzyć? Te obietnice są tą pewnością tego, że cokolwiek stanie się tutaj na ziemi, to ja jestem ponad tym. Jestem synem Boga Wszechmogącego, który stworzył to wszystko, co tu widać i nawet czego nie widać. Ta pewność polega na tym, że ja idę przez życie, nie obawiając się o to, co mnie spotka. To jest ta siła do tego, aby sprostać każdemu problemowi, bo te problemy się pojawią. I dokładnie to dzieje się wtedy, kiedy pojawia się problem, a mam pewność tego, że jestem dzieckiem Bożym, że jestem żołnierzem, że mam 100% pewności tego, że przejdę każdą trudną rzecz. To stawia mnie ponad problemem. I nie patrzę wtedy na problem, ale patrzę wtedy na Boga, który może mi ten problem pomóc rozwiązać. Jeśli stanę w tej walce jako zwycięzca i włożę maksimum tej takiej determinacji, energii, zaangażowania, to nigdy nie stanę się bezczynny i bezużyteczny. To, co mówi Słowo Boże tam dalej, że jeśli ja bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni, bezużyteczni. Jeśli będziesz pomnażał te cechy, to nie będziesz siedział w kościele tylko tak i cały czas ja i brat i dla mnie i to nie takie i tamto nie takie i cały czas wszystko jest na nie. Idziesz do domu i żona nie taka, mąż nie taki, dzieci krzyczą, wszystko jest na nie. Jeśli będziemy pomnażać te cechy, to one nie pozwolą nam być bezużytecznymi. Nie pozwolą nam usiedzieć, nie wiem jak wy, ale ja nie mogę usiedzieć w miejscu. Mnie po prostu nosi. Ja gdziekolwiek nie jestem, to cokolwiek by się nie działo, to dzisiaj Zbyszkowi dałem Biblię, mówię, zawsze noszę Biblię, zawsze Boże Słowo na dziś, zawsze myślę o tym, jakby komuś to gdzieś tam wcisnąć. Nie chcę być bezużyteczny. Czemu mam być bezużyteczny? Kiedyś byłem bezużyteczny, mało tego, byłem szkodnikiem, ale dzisiaj nie chcę być bezużyteczny. Chcę być użyteczny w rękach Pana Boga. Chcę być, wiecie, jak ta rękawiczka, taka pusta i czysta, którą Pan Bóg może włożyć w swoją ręce. I każdy z nas w innym obdarowaniu. Nie patrz na mnie, na innych, którzy tu służą. Patrz na siebie i módl się do Boga, jakie Ty masz swoje obdarowanie. A Bóg pokaże Ci wszystko to, co chce, abyś wykonał. Dalsza część tego tekstu, niestety, jest mniej optymistyczna, ale powiem wam, że przestałem się przejmować tym, dlatego, że wiem, że te trudne rzeczy są częścią Biblii i nie wiem jak was, ale mnie najbardziej zmieniają. Najbardziej mnie zmieniają. Posłuchajcie tego. Kto zaś ich nie ma? Kto zaś nie ma tych wszystkich cech, o których mówiliśmy? Nie pomnaża ich, nie zabiega o nie. Jest krótkowzroczny. Można by powiedzieć ślepy. I zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Mamy dalej?
Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie wszelkich starań. Zobaczcie, zapomniał, kim był. Zapomniał, że Pan Bóg wyciągnął cię z królestwa ciemności i przeniósł do królestwa swojego Syna umiłowanego, w którym masz odkupienie grzechów. Stałeś się szafarzem Bożej łaski. Stałeś się szafarzem Bożej łaski. Do tego Bóg posyła cię. Zachęca cię do tego, abyś pomnażał to wszystko, bo wtedy staniesz się użyteczny. Jeśli tego nie będziesz, będziesz krótkowzroczny. Będziesz krótkowzroczny. Można wtedy, wiecie, można przychodzić do kościoła, można się modlić, można słuchać uwielbienia w aucie, można znać wersety na pamięć. Ale jeśli zaprzestaniesz swojego duchowego rozwoju i poprzestaniesz na tym, co tylko otrzymałeś, nie będziesz pomnażał tych wszystkich rzeczy, to staniesz się po prostu próżny. Bo sama wiedza po prostu nadyma. Jeśli z tą wiedzą, z tym wszystkim nic nie zrobisz, nie podzielisz się z innym człowiekiem, nie będziesz wzrastał w tej duchowości, po prostu staniesz się bezużyteczny. W konsekwencji zapomniesz, skąd przyszedłeś, dokąd idziesz, będziesz w tej takiej zawieszonej próżni, takiej egzystencji pomiędzy światem a niedzielnym nabożeństwem. Świat, niedzielne nabożeństwo, tak jak mówiliśmy, taki ubogi krewny Pana Boga. Coś tam wie, ale nie za dużo. Gdzieś tam chodzi, przynależy, bądź nie. Ochrzcił się, bądź nie. To jest takie, wiecie, jałowe. Ale Bóg zachęca nas do czegoś więcej. Zachęca nas do tego, abyśmy byli gorący, abyśmy stali się wojownikami, stali się tymi, którzy pragną poznawać Pana Boga. Bo wiecie, im bardziej Pana Boga poznajemy, tym bardziej chcemy Go poznać. Wiecie, dzieją się cuda, stają się niesamowite rzeczy w naszym życiu. I to nie chodzi, to co ty dzisiaj robimy jest piękne, zbiorowe i tak dalej, ale najbardziej chodzi o twoją indywidualną relację z Panem Bogiem. Jeśli jej zabraknie, to możesz doświadczać fajnych rzeczy tutaj na nabożeństwie, na uwielbieniu, na konferencjach i tak dalej. To są super wszystko rzeczy. Natomiast jeśli zabraknie elementu twojej indywidualnej, personalnej relacji, która nawiązuje się w komorze, to zawsze będziesz gdzieś tam okradany. Właśnie dlatego chciałem wam powiedzieć, że jeśli jesteś świadomym chrześcijaninem, który wziął chrzest, świadomie przyznał się do swojej wiary, uczęszczasz regularnie do kościoła, modlisz się, chodzisz na grupę, a nadal nienawidzisz ludzi, nie potrafisz komuś przebaczyć, jesteś zbuntowany, obgadujesz, szemrasz, nie potrafisz pogodzić się z żoną, z mężem, wszystko jest na nie, nie masz radości, to szukaj przyczyny, bo jesteś okradany, bo jesteś okradana. Szukaj przyczyny, bo Pan Bóg obiecuje, to są Boże obietnice, że będzie miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Nie chodzi o to, że one są od razu i ty już nie masz żadnych problemów, ale kiedy patrzysz na swoją drogę, ona po prostu ewoluuje. Wszystkie te rzeczy pomnażamy, czyli coraz bardziej kochający, coraz bardziej radosny, coraz bardziej cierpliwy. Jeśli przez 10 lat twojego chrześcijaństwa obracasz się, a 5 lat temu było lepiej niż teraz, to zawracaj. To zawracaj, szukaj, bo gdzieś zgubiłeś drogę. Nie ten kompas, nie ta mapa. Zawracamy, szukamy gdzie indziej. Szukamy, wiecie gdzie? Na kolanach przed krzyżem. I to nie chodzi o religijne siedzenie tutaj przed krzyżem w kościele i leżenie krzyżem, tylko w twoim miejscu, gdzie możesz wejść, zamknąć drzwi i powiedzieć: Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Pogubiłem się. Pogubiłam się. Nie potrafię przebaczyć. Nie potrafię przez to przejść. Nienawidzę. Nie czytam. Nie chce mi się. Zmień mnie. Zmień mnie, proszę cię, zmień mnie. Powiem wam jeszcze jedno. Chrześcijanin, któremu brakuje tych cech, nie jest w stanie w ogóle ocenić swojej takiej duchowej kondycji i tym samym nie jest przekonany co do swojego zbawienia. Znam wielu chrześcijan, których zapytasz, czego się najbardziej boisz, boisz o śmierć. Naprawdę. To jest niewiarygodne. Jak chrześcijanin może bać się śmierci? I nie mówię tutaj o kozaczeniu jakimś, wiecie, tylko w tej takiej perspektywie. No albo wierzymy w to, że śmierć jest początkiem nowego życia. Tego, gdzie już nie będzie tych trudnych wszystkich rzeczy. Albo nie wiemy tego.
to też trzeba szukać, bo gdzieś ktoś nas okrada. Osoba, która nie jest w stanie ocenić takiej kondycji duchowej, nie będzie przekonana o prawdziwości swojej wiary. Nie będzie mogła zachwycać się tym trzecim wersetem, boska Jego moc. Nie będziesz w stanie się zachwycać Jego boską mocą, bo wcale w tą moc nie będziesz wierzył. Nie będziesz wierzyła. Bo wszystkie rzeczy zewnętrzne będą cię okradać jakby z tego wszystkiego. Możesz nawet doświadczać błogosławieństw i wiecie, deszcz pada na wierzących i niewierzących. Tu nie ma jakby podziału. Tak? Ludzie niewierzący doświadczają też Bożej łaski. Nawet możemy doświadczać różnych takich cudów wewnętrznych, ale kiedy nie będziemy jakby powielać tych, jakby udoskonalać tych cech 5 i 7, w wersecie 5 i 7, zawsze będziemy pełni strachu i wątpliwości. Tak więc jeśli nie chcesz być chrześcijaninem, który non-stop się czegoś lęka, 10 werset apostoł Paweł pisze, dlatego bracia tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Po co to mówi? Po co mówi znowu? Jeszcze raz. Jeszcze raz powtarzam. Dlatego bracia i siostry, dołóżcie wszelkich starań. Jeszcze bardziej wrzućcie. Wiecie dlaczego? Zobaczcie, co tam jest dalej napisane. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. Zobaczcie, jaka to jest obietnica. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. Kiedy pomnażamy, kiedy jesteśmy gorliwi, kiedy naprawdę, wiecie, kiedy coś nie wychodzi, staramy się to zmienić, kiedy staramy się jakby podążać za tym wyznacznikiem, Bóg mówi, nigdy się nie potkniecie. A przecież wiemy, że potykamy się często, ale jakby w duchowej perspektywie będziesz wzrastał i wzrastał i wzrastał i wzrastał, aż w konsekwencji twoje uświęcenie będzie na takim poziomie, że będziesz po prostu chciał emanować tym wszystkim na innych ludzi. Ktoś będzie patrzył na ciebie i mówił, wow, ja chcę tak żyć. Gorzej w drugą stronę, jak ktoś patrzy, wow, ja nie chcę tak żyć. Ja nie chcę być takim chrześcijaninem. I to jest właśnie, to jest ten moment, kiedy czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. Wiecie co, dla mnie to jest ogromna zachęta, bo ja nie chcę tracić czasu na potknięcia. Jeśli mogę w to włożyć maksimum wysiłku swojej pracy, to nie chcę się potykać, bo przecież szkoda czasu. Jeśli trzeba będzie, to zrobię. Wiecie dlaczego? Bo w ten sposób będę miał szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. I tak żeśmy przeszli przez 11 wersetów. Zobaczcie, ile trzeba się nagadać, bo o ten. A będziemy teraz przerabiać list do Rzymian, 16 rozdziałów na męskiej grupie. Jeden rozdział tygodniowo, 16 tygodni. Będziemy mieli zeszyt modlitw. Także zobaczcie, z kilku wersetów, ile można rzeczy wyciągnąć. A to jest niesamowita kopalnia, głębia. Zachęcam was do tego, byśmy teraz powstali. Zapraszam grupę uwielbienia. I w tych pieśniach, które będziemy śpiewali, zaraz będziemy się modlić, w tych pieśniach, które będziemy śpiewali, zachęcam was do tego, abyście skupili się na tym trzecim wersecie. Boska Jego moc. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Kochany Ojcze, tak bardzo dziękujemy Ci, że jesteśmy Twoimi dziećmi, że mamy tyle wspaniałych obietnic, że tak wiele nam darowano, że dzięki temu, że Ty posłałeś swojego Syna na krzyż, my dzisiaj możemy doświadczać uwolnienia, zbawienia, uwolnienia od nas samych, od grzechu, od pożądliwości. Dzięki Ci, Jezu, za Twoją chwałę i cnotę, dzięki której zostały nam darowane Boże obietnice. Panie, pobłogosław wszystkich tych, którzy może dzisiaj są daleko, ale tak bardzo chcą wrócić na dobre tory. Panie, kiedy czytamy historię syna marnotrawnego, on w końcu wejrzał w siebie
zobaczył, że jest koryta świń i przypomniał sobie, że nawet najemnicy mają lepiej u ojca niż on tutaj. Boże, nie pozwól nam wracać do koryta świń. Nie pozwól nam wracać do tych złych rzeczy. Pozwól nam wzrastać w tych wszystkich rzeczach, w pobożności, w miłości braterskiej, w cierpliwości, wytrwałości, w poznaniu. Panie Boże, dodaj nam tych wszystkich cech. Pozwól, abyśmy jako Kościół mogli przekazywać te cechy innym ludziom, aby ludzie, którzy będą patrzeć na nas, chcieli żyć tak, w oparciu o to, co widzą, co przekazujemy, aby patrząc na nas widzieli Ciebie, Boże. Błogosław wszystkich tych, którzy dzisiaj się źle mają, którzy potrzebują Twojego uzdrowienia, uwolnienia. Pozwól, abyśmy mogli dzisiaj modlić się o nich tutaj, kłaść na nich ręce, Panie, związywać wszelkie duchowe nieczystości, mieć świadomość tego, że jesteśmy powołani do tego, aby zwiastować Twoją Ewangelię, która jest mocą Bożą w zbawieniu dla tego, który uwierzy. Niech Twoja będzie chwała, cześć i uwielbienie w imieniu Jezusa. Amen.